Chciałabym przedstawić pewną wizję, którą Unia Europejska stwarza wszystkim osobom, które się czują w jakiś sposób wykluczone. Ze względu na wiek, ze względu na niepełnosprawność, ze względu na to, że na przykład są kobietami albo mają po prostu trudności w znalezieniu pracy, długotrwale bezrobotnymi. Są plany bardzo ważne, bo to jest kapitał ludzki, który chcemy, żeby się nie marnował. Zatem bardzo się cieszę z tej dzisiejszej wizyty w Jeleniej Górze. Jest zaplanowany cały dzień, różne spotkania również ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, także z młodzieżą, także myślę, że ten dzisiejszy dzień będzie okazją do wymiany informacji, przede wszystkim tych, które my w nowej perspektywie finansowej mamy jako ofertę dla społeczności lokalnej, dla całej Unii Europejskiej. Chcę Państwu przypomnieć, że problem osób niepełnosprawnych dotyczy 80 milionów niepełnosprawnych Europejczyków, 6,5 miliona Polaków i 450 tysięcy niepełnosprawnych Dolnoślązaków. Lista problemów jest ogromna. Część tych problemów musi państwo polskie załatwić we własnym zakresie, część samorząd lokalny, ale wiele rzeczy zależy od Unii Europejskiej. To jest problem, o których dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać. Problemami są na przykład dalej nierefundowane leki cukrzycowe. Jesteśmy jedynym krajem, którym leków inkretynowych nie refunduje się. Są to problemy związane z kolejkami i dostępnością do usług medycznych. Są to sprawy rent, w znacznym stopniu dotyczące oczywiście naszego państwa, ale wymagające chyba takiego bardzo europejskiego na te sprawy spojrzenia.